spędzamy czas w pracy, oddając dzieci do przedszkola. No niech te dzieci spędzają równie miło czas. A jeżeli możemy umilić, to czemu nie? Trochę serca zostawimy tutaj w tym miejscu. Cóż może być piękniejszego jak uśmiech dziecka? Zespół wolontariacki przeanalizował potrzeby naszego przedszkola, a potrzebowaliśmy miejsca zabaw dla najmłodszych dzieci. Wnikliwie opracowany został projekt, udało nam się wygrać. Taka typowa osada wiejska z drewnianym domkiem, kolorowym, pełnym kwiatów właśnie. W domu będzie kuchnia drewniana z naczyniami, jakieś zasłonki, firanki. No takie po prostu, żeby dzieci tam się czuły jak u siebie w domu. Mam nadzieję, że dzieciaczki będą się bawić i, no i że odrobinę radości wprowadzimy w przedszkole. Dzisiaj dysponujemy jednym z najpiękniejszych, a może najpiękniejszym i najciekawszym placem zabaw w Puławach, który spełnia nie tylko cele rekreacyjne, gdzie dzieci wypoczywają, gdzie się bawią, ale także edukacyjne, gdzie mogą poznać zwierzęta domowe, mają kontakt, mogą zobaczyć, jak wygląda słoma, dotknąć jej i wiele jeszcze innych aspektów edukacyjnych ten plac spełnia. Chciałabym podziękować Zakładom Azotowym za to, że uczestniczą w tej pięknej akcji, tak ważnej społecznie, za odruch serca, bo ten jest potrzebny bardzo, żeby pomagać innym. Myślę, że podziękowaniem najlepszym jest uśmiech dzieci, które w tej chwili bawią się na placu wesoło. Bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy uczestniczyli w realizacji projektu.